Witam Was bardzo serdecznie w odcinku poświęconym fotosyntezie. Omówimy sobie zaraz jej przebieg, ale na początku spójrzmy na teletubisie. Taki teletubiś obrazuje nam fotosystem. Jest to po prostu kompleks białek lipidów oraz zbudowany z białek lipidów oraz barwników fotosyntetycznych, zbudowany z antenki oraz centrum reakcji. Anteka jest bardzo istotna, ponieważ zawiera chlorofil oraz barwniki pomocnicze i jej rolą jest zgarnięcie energii pochodzącej z kwantów promieniowania i przekazanie jej do centrum aktywnego, które również zawiera chlorofil. Kiedy promienie słoneczne padają na taki fotosystem pierwszy, chlorofil przechodzi w stan wzbudzony i oddaje dwa elektrony. Takie dwa elektrony biegną sobie przenośnikami elektronów, tutaj zaznaczonymi na niebiesko, co powoduje przepompowanie protonów wodorowych ze stromy do wnętrza tylakoidów. Jednocześnie te dwa elektrony z fotosystemu pierwszego trafiają na NADP+, tak więc tutaj one trafiają. Takie jest ich przeznaczenie. Za chwilę sobie powiemy, co się dzieje dalej z NADP. W każdym razie w fotosystemie pierwszym po wybiciu tych dwóch elektronów powstaje luka elektronowa, z którą coś trzeba zrobić. Z tego powodu na fotosystem drugi padają promienie słoneczne, które znowuż wybijają dwa elektrony służące zapewnieniu luk w fotosystemie pierwszym. Jednak teraz powstają nam luki w fotosystemie drugim. I te elektrony, które tutaj mają trafić, pochodzą z fotolizy wody, która jest tutaj zaznaczona, bardzo schematycznie rozpisana. Taka fotoliza daje nam po pierwsze protony wodorowe, które znowuż, tak jak elektrony z fotosystemu pierwszego, trafiają na NADP+, które redukuje się do NADP+H+. Jednocześnie powstają nam dwa elektrony oraz tlenczą staczkowy uwalniany do atmosfery, ale te dwa elektrony są istotne, ponieważ one z kolei zapełniają luki elektronowe w fotosystemie drugim. I teraz wróćmy do tych przenośników elektronów. Kiedy po raz pierwszy elektrony przez nie przebiegają, czyli to jest ten kierunek, protony wodorowe zostają przepompowane ze stromy do wnętrza tylakoidów. Jeżeli idą one w drugim kierunku, no to dzieje się dokładnie na odwrót. Tak więc ta energia z przenoszenia elektronów jest bardzo, bardzo istotna. I teraz dzięki niej tak naprawdę powstaje nam ATP, ponieważ do tych przenośników jest jakby niejako przyczepiona syntaza ATP, czyli enzym, który ma za zadanie syntetyzować ATP. I kiedy protony wodorowe, chcąc oczywiście tutaj odpowiednio rozłożyć to stężenie swoje, przechodzą z jednej strony na drugą, one przechodzą taką jakby rurką należącą do syntazy ATP, która z kolei za pomocą energii mechanicznej napędza rotor. Rotor przemienia tą energię mechaniczną w energię chemiczną wysokoenergetycznego wiązania znajdującego się w ATP. Tak więc w taki sposób to ATP powstaje. No i oczywiście wiemy, skąd powstaje tlen cząsteczkowy, jakże istotny w fotosyntezie. Teraz pozwólcie, że zrobię przerwę, żeby tylko narysować inny rodzaj fosforylacji. Tak więc mamy tutaj schematyczny rysunek fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, ale teraz mi się przypomina, że zapomniałem wspomnieć, iż niecykliczna zachodzi w warunkach optymalnych, a cykliczna w nieoptymalnych. I w cyklicznej jedynym tak naprawdę zyskiem jest powstanie ATP, nie dochodzi do powstania NADPH+H+, nie uwalnia się też tlen, ponieważ nie ma fotolizy wody. Jeżeli chodzi o ten rodzaj fosforylacji, jest ona cykliczna ze względu na to, że wybite z chlorofilu fotosystemu pierwszego elektrony po przejściu przenośnikami powracają z powrotem na ten fotosystem. Jednocześnie również w tych przenośnikach dochodzi wraz z wykorzystaniem energii tego przemieszczania się elektronów do przepompowania protonów wodorowych do wnętrza tylakoidów i znowuż te protony wodorowe, żeby wyrównać różnicę stężeń, będą przechodzić przez tą jakby rurkę syntazy ATP i w ten sposób dzięki przekształceniu energii mechanicznej na chemiczną, która będzie się dziać dzięki główce, czyli części syntazy ATP, dzięki temu powstaną nam cząsteczki ATP. Teraz z kolei przejdziemy sobie do fazy niezależnej od światła, fazy ciemnej, fazy Kalwina, przepraszam, cyklu Kalwina. Jeżeli chodzi o taki cykl Kalwina, no to pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, to pewne procesy, które tutaj zachodzą. Mamy sobie R, o, wyłączę wibrację, przepraszam, RUBP, czyli rybulozo 1,5-bisfosforan,
który dzięki temu, że dodaje mu się CO2 w wyniku karboksylacji, przekształca się do pewnego związku pośredniego o 6 atomach węgla, a następnie do PGA, czyli innymi słowy 3-fosfoglicernianu, o 3 atomach węgla w cząsteczce, z tym, że tych cząsteczek mamy aż 6. Tutaj mamy karboksylację. Kolejnym etapem cyklu Kalwina jest redukcja. Jeżeli sobie te nazwy zapamiętamy, będziemy nam bez problemu ewentualnie coś zaznaczyć na schemacie albo coś w tym stylu. Redukcja polega na tym, że mając to PGA, może ja przepiszę tutaj ten symbol, PGA, czyli 3-fosfoglicerynian, dochodzi w wyniku redukcji do przeistoczenia się tego związku do PGAL, czyli aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Tutaj warto zaznaczyć, że cząsteczek tego związku mamy 6. Kolejnym etapem jest regeneracja, czyli bierzemy to PGEAL, czyli aldehyd 3-fosfoglicerynowy, PGAL, i tutaj dochodzi do regeneracji, ponieważ przekształca się on w 1,5-rybulozobisfosforan, czyli RUBP, to co było na początku, RUBP. I cały ten proces powtarza się od nowa. Zaznaczyłem, że tutaj jest 6 cząsteczek tego PGAL ze względu na to, że tutaj w tym procesie regeneracji mamy ich tylko 5. Dzieje się to ze względu na to, że jedna cząsteczka aldehydu 3-fosfoglicerynowego stanowi pierwotny produkt fotosyntezy, z którego z kolei powstają białka, glukoza, lipidy i takie tam różne rzeczy, niezbędne takie produkty wtórne fotosyntezy. Tak więc jeszcze raz, co tutaj mamy? Na początku jest karboksylacja, czyli przyłączenie węgla do 1,5-rybulozobisfosforanu, daje nam to 3-fosfoglicerynian, 6 cząsteczek, jeżeli to kogoś interesuje. Ten 3-fosfoglicerynian z kolei w wyniku redukcji przekształca się do aldehydu 3-fosfoglicerynowego, z kolei ten 5 jego cząsteczek służy regeneracji, tak żeby powstał nam rybulozo 1,5-bisfosforan i żeby ten cały proces zaczął się od nowa. Z kolei jedna cząsteczka PGAL stanowi pierwotny produkt fotosyntezy oraz daje nam pozostałe produkty, czyli wtórne, takie jak glukoza, lipidy, białka. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Wam proces fotosyntezy. Nie zajmujemy się tutaj dokładnie jakby tym. Chciałem Wam tylko przedstawić, w jaki sposób to przebiega i w jaki sposób można to bardzo łatwo zapamiętać. Cykl Kalwina, wystarczy znać nazwy poszczególnych etapów. Z kolei wydaje mi się, że faza jasna jest wystarczająco prosta. Trzeba po prostu wiedzieć, co z czego powstaje i co się z produktami dzieje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W kolejnym odcinku zajmiemy się oddychaniem tlenowym.